Ło, wstaję z łóżka, bo już za długo leżę, ojeny. Witam wszystkich bardzo serdecznie w pierwszym odcinku na moim kanale. Dzisiaj rozpoczynamy nową serię w Minecraft, a mianowicie będziemy latać po kosmosie w Minecraft. Nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę z tego, co tu się właśnie będzie działo. Właśnie jestem w moim statku, który zaraz wam pokażę. Niestety nie pokażę wam z zewnątrz, no bo w danym momencie jestem w kosmosie. No ale, mogę wam, oprowadzić po statku. To jest moja sypialnia, ale dlaczego nagle seria z Minecraft, dlaczego nagle Minecraft po takiej przerwie? Rozpoczynamy tutaj serię znowu Minecraft, ponieważ miałem mega ochotę zagrać w Minecrafta. Mega ochotę ponagrywać to dla was, więc mam nadzieję, że wam się spodobają te odcinki. Ten statek to jest naprawdę coś niesamowitego. Zaraz wam pokażę, jak on wygląda w ogóle, no nie z zewnątrz, ale od środka. I troszkę z zewnątrz będziecie mogli zobaczyć w taki sposób, jak tam przez okno zobaczymy tylko. Ale jest to niesamowity statek w ogóle. I możemy w ten sposób tutaj, w tym statku, prowadzić niesamowite przygody. Będziemy latać po różnych planetach. Będzie coś niesamowitego. Jeżeli wam się oczywiście takie odcinki będą podobały, zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie mój kanał. Do tego was bardzo serdecznie zapraszam. No ponieważ tutaj z odcinkami lecimy codziennie. Codziennie, zdecydowanie codziennie, widzowie, lecimy tutaj codziennie z odcineczkami. Mam nadzieję, że spodoba wam się ta seria. I... o kurde. Co się dzieje? Co się dzieje? Co jest? Dlaczego to się dzieje? A! A! Ło, co to było? Ała, moje plecy jak mnie teraz bolą. Co to było? Rozbiliśmy się chyba statkiem, bo nie wiem, no, był ogromny hałas, tu się wywróciłem, leżałem tu właśnie między tymi skrzynkami. Ała, wszystko mnie boli, masakra, nie wiem co się stało w ogóle, jakieś turbulencje czy co to było, ale zaczęło mi się wszystko trząść i był ogromny huk, nie wiem co się stało, to jest w ogóle mój statek, was powinienem oprowadzić po nim. Tu mam skrzynki, niestety mam pusto, ponieważ, no... Zacząłem tą serię troszkę później niż planowałem. Z początku miałem od razu jakby zacząć ją, ale no niestety były komplikacje. Ja tutaj miałem mnóstwo zapasów jedzenia i w ogóle wszystkiego. W ogóle słyszę jakiś ogień. Co się stało w ogóle? Gdzie jestem? Dlaczego ten... Byłem w kosmosie, latałem sobie normalnie, ale... Co? Czemu nie jesteśmy w kosmosie? Jeszcze jakieś potwory tu mi coś krzyczą. Tu jest mój sterowiec ogólnie, to jest mój statek, który nazywa się Toster w ogóle, jeżeli jeszcze nie powiedziałem. To jest Toster, ja w ogóle jestem Tostem. O tym pewnie też nie wiecie, ale zobaczycie, ponieważ na razie mam skafander, boję się go ściągać na razie, bo... O, bo może być nie za ciekawie, jak go ściągnę. Nie wiem, czy tu jest czym oddychać w ogóle, czy co. Na mojej planecie było czym oddychać, ale... Na mojej planecie było czym oddychać, ale czy tutaj czymś będzie... Tego się boję, na razie tego nie chcę sprawdzać, bo mogę zginąć od razu. O, to jest mój sterowiec i... No i widzę, że się rozbiliśmy. Tak niestety, no, nie miało być. No ale, jak widać, coś poszło nie tak. Dobra, wychodzimy, zobaczymy w jakim stanie jest mój statek. Co? Silniki mi się całkowicie stopiły. To był tylny napęd, który tak naprawdę był kluczowym napędem. O, masakra. Co? Bocznych też nie mam? To powinny być boczne silniki. Totalnie gdzieś się urwało mi chyba. W ogóle coś mnie strzela. Jakiś szkielet mnie zaatakował. Co to jest? Tu jak zaorałem. Widzicie to? To tutaj, tu było miejsce lądowania moje. To jest niesamowite, co tu się wydarzyło w tym odcinku. Ja miałem rozpocząć normalną serię latania po kosmosie, zwiedzania planet. To miała być piękna przygodowa... Piękna seria przygodowa. A wylądowałem na jakiejś planecie. W ogóle nie wiem, co to jest za planeta. Muszę się dowiedzieć jak najszybciej, ale nikogo nie ma, nikt tutaj nie przyszedł. Mimo, że był taki ogromny hałas. Ale tam widzę, że coś jest, nie wiem co to jest totalnie, boję się tam na razie pójść, ale... Jakieś budowle są, więc myślę, że ktoś tutaj mieszka. Na razie nie, to na pewno nie w tym odcinku tam pójdziemy. No statek widzę, że jest w bardzo tragicznym stanie. Widzę, że... No niestety, ale... No chyba nam się nie uda tutaj z niego już polecieć. Będę musiał zbudować nowy statek, bo... No tu wszystko pourywane. Masakra, słuchajcie, masakra. Dymi się z niego, widzę, cała góra. Pali mi się statek, nawet bym powiedział. O, ten statek to już raczej jest nie od ratowania. Poza tym nie mamy silników. A, słuchajcie, to jest... To chyba będzie koniec z tym statkiem. Chyba będziemy musieli tą serię poprowadzić tutaj na tej planecie. Ale mam nadzieję, że znajdę tutaj materiały, którymi będę mógł zbudować sobie nowy statek. Na szczęście...
Drzwi dalej działają na szczęście, więc to przynajmniej się nie zepsuło. Tak to byłbym tutaj uwięziony na zawsze. Tym bardziej, że nie mam nic. Totalnie wszystko mi się zmarnowało. Mam tylko tą pochodnię, która nie wiadomo czemu tutaj była. I cztery mięsa, w ogóle już zgniłe mięsa, więc nawet nie wiem, czy ja co zjem. Wszystkie skrzynki mam puste, bo tak jak mówię, latałem już tak długo po kosmosie, że po prostu wszystko zdążyłem zjeść. Zgubiłem się, nie miałem gdzie trafić, już miałem robić cery, gdzie byśmy gdzieś wylądowali, no i wylądowaliśmy na jakiejś planecie, nie wiem co to jest, gdybyśmy jeszcze normalnie wylądowali, a to było awaryjne lądowanie, no nie wiem, trudno. O, słuchajcie, ten odcinek był bardzo dziwny, nie miało to tak wyglądać, ale no niestety muszę przyjąć warunki, jakie mamy. Tam jest jakaś wioska, może podejdę trochę, zobaczę co tam jest, może kogoś spotkam, aczkolwiek boję się strasznie, nie wiem kogo mogę tutaj spotkać. To są w ogóle jakieś zwierzęta, których na mojej planecie nie było. Nie wiem, co to jest. U mnie na planecie to chodzą jakieś... Są pomidory, są ogórki chodzące, ale... Ale to? Nawet nie wiem, jak to się nazywa. Ło! Tam jest jakaś wieża. Nie, ja się boję tam iść. Tam pójdziemy kiedy indziej. Na pewno nie w tym odcinku, bo... Może mnie tam coś spotkać niedobrego. Na razie się trzymam mojego statku. To wszystko, czego teraz potrzebuję. Muszę go naprawić. Och. I znaleźć jedzenie, bo nie mam nic. Totalnie nic. Dobra, trzymajcie się. Widzimy się w następnym odcinku. W następnym odcinku, w którym mam nadzieję, że coś nam się uda zrobić, bo... No w tym odcinku ten odcinek zupełnie inaczej miał wyglądać, ale... O, ten mój statek... Strasznie mi go szkoda. Tyle. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Do zobaczenia w następnym odcinku. Już jutro. Na razie, pa, pa.